Jego. W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się filmy, artykuły i programy dotyczące świętego Jana Pawła II, które nie służą przypominaniu najwybitniejszego Polaka XX wieku, ale jego szkalowaniu jako obrońcy pedofilów. Na podstawie wątpliwej wartości materiałów archiwalnych próbuje się udowodnić, że papież, jeszcze jako arcybiskup, nie tylko wiedział o pedofilii w archidiecezji krakowskiej, ale dodatkowo przynajmniej jednego z oskarżonych o te niegodne czyny starał się chronić, wysyłając za granicę. Potwarz ta nie ma żadnego poważnego uzasadnienia, ale przecież nie o prawdę tutaj chodzi, ale o szczucie na Kościół katolicki. Reakcja władz polskich w obronie dobrego imienia papieża zaskoczyła środowiska, które chciały wykorzystać kłamliwe twierdzenia do własnych celów politycznych. Runęła ich koncepcja sączenia jadu, zwątpienia w misję Kościoła i przedstawiania go jako źródła patologii przy powszechnej, cichej akceptacji społeczeństwa. Przecież nikt rozsądny nie wierzy, że tutaj chodzi o walkę z pedofilią. Ta powinna skupić się na ochronie młodych ludzi przed zagrożeniami, a w drugiej kolejności na zadośćuczynieniu ofiarom pedofilii. W tym przypadku mamy do czynienia z wyciąganiem z archiwów dokumentów z czasów PRL-u, gdzie próby zaradzenia temu problemowi mimo totalitarnego systemu władzy przedstawiane są jako uchybienia powinności biskupiej. Może to być poddawane poważnej analizie historycznej, ale nie powinno być wykorzystywane do politycznego uderzenia w Kościół katolicki. Dlatego nie rozumiem głosów płynących także z wewnątrz Kościoła, iż postać Jana Pawła II została wykorzystana dla celów politycznych, tak samo przez wszystkie strony sporu. Wydaje się tu zachodzić poważne pomylenie różnego podejścia do polityki. Medialny atak na wizerunek papieża poprzez wykorzystywanie fałszywych zeznań, których nawet władze komunistyczne nie użyły w celu skompromitowania znienawidzonego przez nich arcybiskupa Krakowa, wywołał w społeczeństwie poczucie pewnego oszołomienia, dezorientacji i zagubienia. Postanowiła to wykorzystać część opozycji, chcąc zbić kapitał polityczny na dalszym obniżaniu autorytetu Kościoła. Reakcja rządzących w postaci uchwały Sejmu w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II, jeżeli była polityczna, to nie jako działania na rzecz zdobycia władzy, ale jako wykorzystanie władzy do obrony dobra wspólnego. Mamy zatem różne logiki politycznego funkcjonowania dwóch największych środowisk. Duża część tychże środowisk działa w duchu neomarksistowskiego dążenia do pobudzania konfliktu na bazie różnic światopoglądowych. Chodzi o ciągłą polaryzację społeczeństwa, tak aby do dotychczasowych podziałów dodawać kolejne. W ten sposób wykorzenia się ludzi z ich tradycyjnego stylu myślenia, stylu życia i pogłębia zależność od doraźnych akcji manipulowania masami. Teraz przyszedł czas na Kościół i jego autorytety, ale pamiętajmy, że wcześniej były moherowe berety, prowincjonalny zaścianek radiomaryjny, sekta smoleńska, faszyści pro-life, foliarze płaskoziemscy, antyszczepionkowcy. W ten sposób wskazywano wrogów, licząc na polityczny uzysk wśród tych, którzy przyłączą się do walki z nimi. Nie można tego stawiać na równi z działaniami, które mają na celu zapobieżenie takim formom piętnowania ludzi i odbierania im czci. Jeżeli tamto jest tworzeniem warunków wojny wszystkich ze wszystkimi, to obronę ludzi przed podważaniem ich autorytetów należy traktować jako obronę wspólnoty przed dalszymi podziałami. Zgadzam się, że łatwo przekroczyć cienką granicę między obroną wartości i osób, a lansowaniem się politycznym z wykorzystaniem tych wartości i osób. Zasadniczo jednak nie można tych dwóch działań z sobą utożsamiać. Niektórzy wyobrażają sobie, że skuteczna obrona Jana Pawła II powinna odbywać się poza wszelkimi formami oddziaływania
prawnego, medialnego czy politycznego. Jakkolwiek prawdą jest, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, to jednak brak głośnego sprzeciwu wobec zła, oszczerstwa i podjudzania jest jego wzmocnieniem. Zło jest bowiem brakiem dobra, a zatem każdy dalszy brak reakcji na zło tylko je pogłębia. Można zatem mędrkować i udowadniać, że politycy, którzy przygotowali i przegłosowali uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II, uczynili to z pobudek politycznych. A z jakich, pytam, pobudek jako politycy mieli to uczynić? Pokazali przy tym najlepszą stronę polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne. W ten sposób obudzili w ludziach odruch sprzeciwu wobec ataku na wspólnotę. Bo święty Jan Paweł II nie musi się bronić. To my, jak mądrze stwierdził ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, musimy się bronić przed wydarciem nam tego wielkiego dziedzictwa, które papież nam zostawił, tego wielkiego odrodzenia narodowego związanego z interwencjami świętego Jana Pawła II w nasze dzieje. Dziękuję Państwu.